Witajcie kochani, kanał prowadzi mnie Jezus Robert z Kassa. Dzisiaj mamy wspaniałego gościa z zawody, za oceanu, z zawody bliskiej, z Wielkiej Brytanii, mieszkający Przemysław, który chodzi z Panem Bogiem, jak sam mówi, 15 lat, z Jego Słowem, które go przemienia, które daje mu moc i siłę. I dzisiaj podzieli się z nami o tym, że Jezus żyje i działa w Jego wspólnocie. Posłuchajcie, zostańcie z nami. Cześć Przemek, witaj. Witaj Robercie, witaj. Dobrze być u Ciebie na kanale już teraz od tej drugiej strony lusterka. Do tej pory miałem szansę tylko oglądać świadectwa innych, a dzisiaj jest szansa. Ja też nie mogłem z Tobą pogadać, właśnie słuchałem Twoich live'ów fajnych, które robisz już stale, Kuchnię Zwycięzców. Ale mówię, na pewno masz coś ciekawego do przekazania naszym widzom, naszego kanału, dlatego dzięki, że znalazłeś czas. I chcesz podzielić się tym, co Jezus robi w Twoim życiu. Zatem oddaję Ci głos i słuchamy. Ring wolny, tak. Myślałem, rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem tego programu o tym, tak pytałeś, czy jakieś może jakieś uzdrowienie, coś, to. No kurczę, nie, bo to mnie Jezus prowadzi, zgodnie z nazwą kanału, na którym jesteśmy, prowadzi mnie Jezus, prowadzi mnie przez swoje słowo i moje doświadczenie to jest doświadczenie mocy Bożej w Słowie Bożym. I to jest też tak, że jak powiedziałeś, 15 lat, to jest 15 lat w Anglii, ale to jest jeszcze 15 lat wcześniej też w Polsce. To dzisiaj już jest 30 nawet ponad lat takiego doświadczenia chodzenia z Panem Jezusem, ze Słowem Bożym. Na początku, jak to się zaczęło? Jak żeś go poznał? No właśnie, bo to jest taka rzecz, naprawdę jakieś zastanawiałem się, nagrywając swoje własne świadectwo, tak sam dla siebie, próbowałem odtworzyć ten początek, ten zupełnie początek. I nawet sam się zdziwiłem, jak bardzo głęboko i daleko to sięga. Ja myślę, że zupełnie początek to był taki moment, jak miałem około 12 lat, nawet nie pamiętam dokładnie, ale musiało być około 12 lat. Wtedy mieszkaliśmy z rodzicami w Bieszczadach. I było tak, że w tamtych czasach mojego dzieciństwa generalnie domy były otwarte i nie było jakiegoś takiego problemu, że ludzie przychodzili, czy coś tam się wydarzało. I co jakiś czas regularnie do naszego domu przychodzili Świadkowie Jehowy. Nikogo nie było w domu, ja byłem sam, ale to w tamtych czasach nie był problem. Dzisiaj też byłby skandal, tak, że jacyś dorośli wchodzą do domu, jak jest dziecko samo i tak dalej. No to wtedy to nie był skandal. I były takie rozmowy. Oni oczywiście, wiadomo, jak to Świadkowie Jehowy, więc przedstawiali swoje koncepcje z Biblią w ręku. Ja, wiecie, dzieciak, nie? Wychowany w katolickiej rodzinie, chodzący na katechezę, chodzący co niedzielę do kościoła, ale nie mający żadnej jakiejś specjalnej formacji, poza tą katechezą. I to w tamtych czasach nie było jeszcze katechezy w szkole, chodziliśmy do salki koło kościoła, no ale nie miałem jakiejś takiej systematycznej wiedzy, jak w biblijnej to wcale. Ale za każdym razem, kiedy oni przychodzili, to strasznie wkurzało, że oni coś mi mówią, ja czuję podskórnie, że wkręcają, że to jest takie, jakby płaskoziemcy tutaj próbowali jakoś tam namawiać na swoje koncepcje, no ale nie mam argumentów. Fake newsy. Tak. I nie mam argumentów, nie, w tej dyskusji. I u nas w domu była Biblia. Nie była używana jakoś specjalnie, chyba wcale, ale to był prezent dla rodziców tam od przyjaciół ich, więc była. Więc ja taki właśnie któregoś razu, już taki wkurzony po tej ich wizycie, wziąłem tą Biblię, zacząłem czytać. I tak czytam, ale wziąłem jak książkę, po prostu czytałem od samego początku. Taki dwunastolatek, który tam ugrzązł gdzieś w jakichś historiach, wiecie, o jakichś zbiorowych gwałtach, morderstwach, siekaniach, ćwiartowaniach. I to był koniec. I to był po prostu koniec tej lektury. Odłożyłem Biblię na kilka lat. Ale ten głód słowa, on cały, on był we mnie, nie? I kiedy pojechałem
W czasie liceum mieszkałem na stacji w Sanoku. I tam jest taki, nie wiem jak to teraz wygląda, ale w tamtych czasach był zbór zielonoświątkowy, który miał taki swój sklepik z książkami religijnymi. I ja tam co jakiś czas przychodziłem przeglądać właśnie jakieś książki, bo to nie było nic bardzo głęboko świadomego, ale ten głód po prostu był, więc szukałem jakichś treści duchowych. I tak przychodziłem tam właśnie do tego sklepiku, gdzieś tam próbowałem coś znaleźć, a tam w środku siedział pastor, który no, pilnował tego biznesu. No i on tak wiadomo, krążył tam wokół tego tematu i zaczynał rozmowy. I to były takie właśnie rozmowy duchowe, nie? Ale on zadawał pytania. To właśnie nie to, że on przychodził, żeby mi tam nawalić do głowy swoich teorii, tylko mi zadawał pytania i znowu rozkładał mnie na łopatki, no bo co ja mogę powiedzieć, nie? No ale on właśnie nie oczekiwał odpowiedzi, tylko właśnie chodziło o to, żeby teraz on mógł coś powiedzieć. No i tak się zaczęło, bo zaczęła się jakaś taka lektura Biblii, już bardziej świadoma lektura Ewangelii, żeby poznać Jezusa, poznać naukę Jezusa, poznać własną wiarę. Ale to nie było tak, że ja czułem jakiś zewnętrzny nakaz czy nacisk, czy ktoś mi nakazywał w cokolwiek w tej sprawie. To był naprawdę wewnętrzny głód słowa, żeby poznać Boga przez słowo. I to było też takie miejsce tam właśnie w tym zborze zielonoświątkowym. Nie chodziłem na ich nabożeństwa, ale właśnie w czasie tych wizyt w tej księgarence małej razem z tym pastorem się modliliśmy. Ja przeżywałem szok, bo to był pierwszy raz, kiedy ja uczestniczyłem w tak szczerej, głębokiej, spontanicznej modlitwie. Taki własnymi słowami, ale taki, gdzie serce jest zaangażowane. Bo też już chodziłem w tamtym czasie na jakieś spotkania oazowe, ale te modlitwy też były własnymi słowami, ale były bardziej formalne, takie, wiecie, jak w oazie, stonowane. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, prosimy Cię, Panie Jezu, przepraszamy Cię, Panie Jezu, nie? Ale no, nic więcej. Natomiast tam, ten pastor, jak on się modlił, o Panie Jezu, o jak ja Ci dziękuję za tego Przemka, za tego mojego brata, którego Ty obmyłeś swoją przenajświętszą krwią. I tak, i jechał tak tą modlitwą, jak patrzyłem na niego, jesteś, co on w ogóle wyprawia. Ale te dwie rzeczy, one takie niezatarte piętno na moim sercu wypaliły. To znaczy właśnie to doświadczenie słowa i doświadczenie tej modlitwy. Ja już potem wiedziałem, że ja już poniżej tego poziomu nic nie chcę. Ja to ja chcę właśnie w ten sposób. Ale wiedziałem również jeszcze jedną rzecz. I tego byłem pewny, że jestem katolikiem, mam tożsamość katolicką i chcę żyć w taki sposób w kościele katolickim, bo wiem, że to jest możliwe, tak? Bo wszystko, co się dzieje, kiedy się modlę, kiedy czytam Słowo Boże, jest zgodne z nauką katolicką. I znowu, nie dlatego, że miałem już taką wiedzę teologiczną, czy cokolwiek w tej sprawie, tylko no, głębokie wewnętrzne przekonanie, że jestem w prawdzie, nie? Tylko muszę ją odkryć, kurczę, muszę zobaczyć ją na nowo. I to były takie pierwsze doświadczenia tego okresu dorastania, kiedy miałem tych lat 17, 18. Tam również zacząłem doświadczać w tych czasach licealnych wspólnoty, takiej pierwszej wspólnoty przyjaciół w ruchu Światło Życie właśnie. Ja nie byłem nie jeździłem na oazy letnie. Po prostu w czasie liceum byłem zapraszany przez przyjaciół ze szkoły na ich spotkania. I to też było takie pierwsze doświadczenie takiej przyjaźni. Po prostu, że są ludzie z jednej paczki, którzy, kurczę, łączy ich wiara, łączy ich modlitwa i łączy ich też jakaś relacja taka przyjacielska. Ja potem wyjechałem, już nie będę tych wszystkich szczegółów opowiadał, bo one nie są aż tak istotne, ale wyjechałem z tych moich Bieszczad, właściwie wróciłem do Bydgoszczy, bo ja urodziłem się w Bydgoszczy, a potem całe życie do tego momentu spędziłem w Bieszczadach. I tam już świadomie, zupełnie świadomie szukałem wspólnoty, w której mógłbym wzrastać. I to wcale nie było łatwe. To trwało dość długi czas. No, ale to były takie czasy właśnie, wiecie, seminarium odnowy w Duchu Świętym, jakieś takie, wiecie, właśnie wspólnota jedna, druga.
i wspólnoty charyzmatyczne. To były czasy, kiedy też już ojciec Tardif się pojawił, kiedy się pojawiły książki pierwsze, kiedy Mocni w Duchu w Łodzi, ośrodek ten Mocnych w Duchu bardzo mocno zaczął działać. Więc się jeździło na różne, wiecie, kongresy, spotkania, na czuwania odnowy, na Jasną Górę, takie rzeczy. Więc to były takie te pierwsze spotkania, doświadczenia. Ale zawsze jedno było. Nie? Ja Biblię miałem od tamtego czasu zawsze ze sobą. Nie? I jeszcze miałem, może taki jeden ciekawy powiem moment, bo w klasie maturalnej, szukając tej duchowej głębi, tego duchowego doświadczenia, można powiedzieć, że przypadkiem trafiłem na farmę Hare Krishna, zaprosili mnie, więc tak z ciekawości pojechałem, bo to też nie było wtedy jakoś specjalnie znane, a to jakaś egzotyka, wiecie, Indie, to tamto, jakieś egzotyczne stroje i tak dalej, więc się na tą ich farmę wybrałem i tam przeżyłem autentyczny show, zacząłem mantrować razem z nimi. Jakoś kupiłem tą bajkę o tym, że wiecie, Chrystus i Krishna to jest w zasadzie ta sama osoba, tylko tak wiecie, różne objawienia, różne to tamto, tak jakby na ten moment to kupiłem. To trwało kilka miesięcy, ta przygoda taka, ale kiedy wróciłem, jakby wróciłem duchowo do domu, wróciłem do chrześcijaństwa po tych paru miesiącach takiej emigracji, jak ja się rzuciłem wtedy na to Słowo Boże, słuchajcie, to był chyba raz w życiu, kiedy ja wyczuwałem fizyczny głód Słowa Bożego. To było coś niesamowitego. Czytałem, żeby się po prostu najeść tego Słowa, którego byłem wypuszczony przez ten czas. Także nie mam, noga mi nie odrosła, nie zmartwychwstałem, nie stały się żadne, wzroku nie odzyskałem, żadnych z tych rzeczy, ale... No, ale masz wszystko, masz ciągle ale mam wszystko, mam, i mam obfitość życia dzięki Słowu, dlatego, że ja też przeżyłem w życiu rzecz bardzo trudną dla mnie, jeżeli nie tylko rzeczy, nie jedną, bo już... Będąc długie lata we wspólnocie i myśląc sam o sobie, że jestem mocny, dojrzały chrześcijanin, taki już wypasiony i w ogóle innych mogący nauczać, po prostu poleciałem na pysk, zacząłem prowadzić własną działalność. Motywacją zresztą do tej działalności było to, że jak będę prowadził swoją działalność, to będę miał więcej czasu dla Pana. Będę mógł więcej rzeczy zrobić dla Niego, na misję jeździć, ewangelizować, to tam, to siamto. Efekt był taki, że popadłem w straszne długi, w ogóle na nic nie miałem czasu, ani serca, ani ochoty, bo w kółko się wszystko kręciło wokół tych biznesowych rzeczy. Efekt końcowy był taki, że musiałem wyjechać do Anglii, po prostu szukać miejsca do życia, nowego życia, od zera, na głębokim minusie właściwie, nawet nie od zera. I to był, wiecie, to był czas właściwie chyba tych nowych narodzin, bo to było doświadczenie weryfikujące wszystko. Nie? Ono pokazało, jak bardzo wiele w tym, co do tej pory byłem przekonany, że jest takim prowadzeniem Pana, że ja tak się daję Panu prowadzić i tak dalej. To w gruncie rzeczy w większości to była moja fantazja, moja fikcja, moja pycha, moje projekty, które podpychałem Panu pod nos, żeby mi je zatwierdził. Zawsze słowo jakieś się znalazło potwierdzające ten mój projekt, ten mój pomysł. Ale muszę powiedzieć tak, że w tym takim upodleniu, takim wiecie, bo to ja musiałem, zostawiłem żonę z dziećmi w Polsce, musiałem wyjechać, przez rok czasu mieszkać z przyjaciółmi, co prawda, ale jednak w oddaleniu od rodziny, kompletnie. Jakichś takich pracach, których ja bym się w życiu nie podjął w Polsce. Wiecie, panie, czy to w ogóle powiesz, czy ty istniejesz? Jak istniejesz, to o co tu chodzi, nie? Bo przecież pytałem cię, nie? Przecież to wszystko było tobie poddane, nie? I tak dalej. I Pan mnie krok po kroku prowadził wtedy przez to takie doświadczenie, pokazywał, ile w tym wszystkim było mnie, a ile Jego, nie? Ale nigdy mnie nie opuścił, nigdy nie brakowało Jego miłosierdzia i cierpliwości. Dał mi taki czas bezpieczny, w którym znowu swoim słowem i pokazywał, zobacz, nie?
Ja cię nigdy nie przestałem kochać, ja cię nigdy nie zostawiłem, nigdy nie odtrąciłem, nigdy się od ciebie nie odwróciłem, nie zgardziłem tobą, nie czekałem na ciebie. I właściwie chyba mogę powiedzieć, dopiero wtedy ja zacząłem się z Panem spotykać tak naprawdę. Nie? Już nie ze swoją wizją Jezusa, który daje prezenty pod choinkę, który generalnie nie wiem, zawiesza prawa matematyki, rachunkowości i wszystkiego, tylko że naprawdę jest, nie? Jest żywy, jest konkretny i no nie da się tak iść w życie, przynosić dobre owoce i mając taki obraz właśnie fikcyjny Jezusa. Ale właśnie to, co buduje, myślę sobie, po tamtym czasie w nas prawdziwy obraz Boga, to są dwie rzeczy. Jedna to jest oczywiście Słowo Boże. Jak nie ma Słowa Bożego, to nie poznajesz Jezusa, nie poznajesz Boga i jesteś skazany na jakieś swoje wyobrażenia albo wyobrażenia innych o Bogu. Czyli zawsze jesteś w takim ryzyku, że wierzysz w jakąś fikcję. Słowo Boże jest konkretem i tu zawsze masz do czego, do źródła możesz się odwołać, nie? Że Jezus jest taki, Bóg jest taki, nie? A nie taki, jak się tam ktoś próbuje o nim opowiadać. I druga rzecz to jest wspólnota przyjaciół. To jest miejsce, w którym możesz wzrastać. Mówię teraz o zdrowej wspólnocie i zdrowych przyjaciołach, czyli takiej wspólnocie, która jest zdrową wspólnotą wiary i przyjacioła, którzy ci w takich sytuacjach towarzyszą. Bo czy łatwo jest wzgardzić człowiekiem w takiej sytuacji, który upada, nie? Który szczególnie upada z powodu własnej pychy. Nie to, że ktoś tam coś mu złego zrobił, tylko sam sobie zrobił. Nie? A ja miałem taką wspólnotę, mam taką wspólnotę i jestem wdzięczny za to, że mam takich przyjaciół. I właściwie no, to jest takie moje doświadczenie, nie? Więc teraz to, co robię, czy to będzie ten kanał Kuchnia Zwycięzców, czy no, cokolwiek to będzie. No właśnie, jakbyś doszedł do tego, jak do tego doszedłeś, do tego, że stałeś się internetowym streamerem, który nas tutaj chce budować, naszą wiarę też. I zapraszamy też naszych widzów na twój kanał Kuchnia Zwycięzców na YouTubie, na Facebooku. Głównie widzę, że na Facebooku się toczy u ciebie życie, ale YouTube, no właśnie, też budujesz społeczność YouTube'ową. My jesteśmy głównie YouTube'ową społecznością, także zachęcam naszych widzów, żeby też zasubskrybowali twój kanał. Opowiedz, dziękuję bardzo za lokowanie produktu. Tak się śmiałem, kilka dni temu mieliśmy właśnie na streamingu na Kuchni Zwycięzców, mieliśmy Marcina Zielińskiego. Ja tak na koniec tej rozmowy tak się śmiałem właśnie, że takim jestem niespełnionym youtuberem, bo tak, ja chciałem być taką krzyżówką gąciarza z szóstakiem, a wyszedł wujek Ambroży, no ale to jest to wszystko jest oczywiście przed nami. Ja się śmieję sam z siebie z tego, bo Bóg sam prowadzi w takich rzeczach. Faktycznie więcej jest w tej chwili tego życia na Facebooku, ale nie odpuszczamy YouTube'a. Mogę powiedzieć tak, że te streamy to już jest taki ostatni krok, bo ja już od kilku lat robię jakieś materiały właśnie i na YouTube'a, i na Facebooka ewangelizacyjne ze Słowem Bożym właśnie. I to jest albo świadectwa, nie? Te dwie rzeczy. Czyli bardzo podobnie jak to jest tutaj, nie? Na kanale Prowadzi mnie Jezus. O to samo chodzi. A zaczęło się od, wiecie, to było tak, że ja pracowałem sobie w tej Anglii, w firmie, w której jest mnóstwo Polaków, nie? Bo to była taka fala, która przyjechała właśnie mniej więcej w tym samym czasie, co ja tych 15 lat temu, w tamtych latach. Połowa magazynu, w którym pracowałem, to byli Polacy, Słowacy, Litwini. I ja się zastanawiałem, kurczę, od lat tutaj pracuję, właściwie jak tym ludziom też mówić o Jezusie? Za jakiś czas się pojawiali, bo z żoną prowadziliśmy nauki przedmałżeńskie, więc akurat ludzie w mniej więcej takim wieku, powiedzmy poborowym, przychodzili do nas na nauki przedmałżeńskie. No to pojedyncze pary. Ale oprócz tego, w sensie, w jaki sposób tutaj dotrzeć do tych ludzi? Bo w pracy nie masz tak warunków, żeby rozmawiać na takie tematy. Bardzo pilnują tego, żeby pracować, nie stać, nie rozmawiać. Co tu zrobić?
I przyszedł taki dzień, taki czas, kiedy jedna z koleżanek z pracy, mająca takie konkretne dylematy duchowe, i rozmawialiśmy kilka razy, tak dotykając tych tematów, zachorowała na raka. Młoda kobitka, 30 lat, wszystko przed nią, pełna życia, z ogromnym potencjałem. I to był taki moment, kiedy ja poczułem takie, nie mam specjalnie dużo takich charyzmatycznych doświadczeń, ale to było takie mocne doświadczenie, takiego popchnięcia do tego, żeby z nią rozmawiać. Właśnie przedstawić jej wprost Ewangelię, przedstawić jej dobrą nowinę. Ona już była w domu na zwolnieniu, więc ją odwiedziłem w domu. I tak się zaczęło, ja byłem taki drżący, bo ona nie była jakoś specjalnie zdeklarowana jako chrześcijanka, więc mi się, kurczę, wyrzuci mnie za drzwi, no to wyrzuci, trudno, ale wiem, że muszę jej to powiedzieć. Więc z pełnym karygmatem do niej pojechałem i jej opowiadam właśnie o Bogu, który ją kocha, o Jezusie, który ją zbawił i tak dalej. Wsiąkało w nią jak w gąbkę. Okazało się, że ona już i tak sama szukała, właśnie szukała tej pociechy w tym życiu duchowym, szukała w modlitwie, ale to było właśnie ta wiadomość, na którą czekała, nie? Że jest kochana, że jest bezwarunkowo kochana, że Jezus za nią umarł, zbawił. No to jest, no wiecie, kerygmat, nie? No to może powiedz też tak chociaż w skrócie tą wiadomość, tak żeby nasi widzowie posłuchali, że... Jeżeli ktoś jeszcze tutaj jest i jest niesamowicie dobry... Ja wierzę, że zawsze ktoś jest nowy, kto nie słyszał tej dobrej wiadomości. Musisz wiedzieć po prostu, musisz to wiedzieć, każdy to musi wiedzieć, że Bóg cię ukocha taką miłością bezwarunkową, że żaden grzech, żadne zło, które jest w twoim życiu, nie może cię odciąć od tej miłości. Nie? Ty możesz zrobić najpodlejsze rzeczy w życiu, natomiast Bóg nigdy nie przestanie ciebie kochać. Nie? I wylewa na ciebie zdroje swojej miłości, zdroje łaski. One trafiają bezpośrednio do ciebie, nie przypadkiem, nie rykoszetem, ale dlatego, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga. On cię powołał do życia i on chce dać tobie wszystko, co jest najlepsze. Problem polega na tym, jeżeli tego nie doświadczasz, że tym murem, tą barierą, tą skałą, która oddziela, tą zasłoną, która oddziela ciebie od Boga, jest twój grzech. Nie to, że Bóg się obraził, nie to, że Bóg się odwrócił, że poszedł sobie, tylko dlatego, że twój grzech, twój, zbudował ten nieprzemakalny mur i ty, owszem, możesz słuchać o Bożej miłości, możesz słuchać o tym, że inni doświadczyli tej miłości, ale w swoim własnym życiu, w swoim własnym sercu tego nie doświadczasz. I to jest problem, i to jest realny problem, grzech. Grzech, który nas oddziela od Bożej miłości. Oddziela ciebie, twój grzech, nie mój, nie Roberta, nie kogoś innego, nie twojej rodziny, twój osobisty. I co najważniejsze, ten grzech to jest problem nieusuwalny o ludzkich siłach. Nic nie możesz z tym zrobić. Bo taka jest ludzka natura, zepsuta ludzka natura jest taka, że jest zakorzeniona w grzechu. Możesz próbować się o własnych siłach oczyścić z tego błota, oczyścić się z tego smrodu i będziesz tylko bardziej rozsmarowywać to po sobie. Nie doświadczysz tej poprawy. Możesz oczywiście próbować technik samodoskonalenia, możesz próbować dyscypliny. To wszystko są bardzo ładne, bardzo dobre rzeczy, bardzo pożyteczne, ale one nie usuwają problemu grzechu, który jest w twoim sercu. A ten korzeń grzechu jest głęboko. I jeżeli on jest zanurzony w grzechu, twoje serce jest zanurzone w grzechu, to wydaje owoce grzechu w twoim życiu. Więc możesz na chwilę kontrolować sytuację, a za chwilę nawet się nie obejrzysz, kiedy znowu jesteś w kolejnym problemie. Wszystko, co robisz, to jest niezgodne z wolą Bożą. Każda jedna rzecz jest grzechem. Nie? I jesteś w pułapce w tym momencie. I Bóg o tym wie. I dlatego wysłał misję ratunkową na ziemię. Tą misją ratunkową jest Jezus. Jezus, który za ten twój grzech umarł na krzyżu. Każdy twój grzech jest na krzyżu przybity. Nie? Definitywnie. Ten, który popełniłeś, popełniasz dzisiaj i popełnisz jutro, on już jest do krzyża przybity. Ty jesteś obmyty tą krwią, którą Jezus przeleł na krzyżu. A to, co powoduje, że to ma jakiekolwiek znaczenie, to fakt, że Jezus zmartwychwstał. Zmartwychwstał i żyje. Pokonał śmierć, pokonał twój grzech, pokonał mój grzech, jest zwycięzcą.
I my w całej tej historii, tej męki, tej śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstaniu, to jest wszystko, co mamy. To jest cała nasza nadzieja. To jest cała nasza nadzieja w tym życiu i w życiu przyszłym. Bo to jest to miejsce, ten punkt, ta sytuacja, w której Jezus uwalnia cię do nowego życia. Nie po twojej śmierci, nie jak już cię do grobu złożą, ale już dzisiaj, w tej chwili, możesz rozpocząć nowe życie z Nim. Nie? Życie, które jest pełne radości, pełne pokoju, pełne życia, pełni życia. Nie? Więc jedyne, co ciebie oddziela od tego doświadczenia, to jest twoja decyzja, nie? Żeby to swoje życie Jezusowi poddać. Nie? Żeby to życie jemu poddać. W jaki sposób to zrobić? Po prostu świadomie podjąć taką decyzję, bo jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Nie? A kiedy mówimy o zbawieniu, to nie mówimy o tym, że pójdziesz do nieba po śmierci, tylko mówimy o tym, że Jezus zbawia cię z twoich grzechów dzisiaj. Nie? Z twoich grzechów dzisiaj. Jesteś wolny od wszelkiej słabości już dzisiaj. Nawet jeżeli jeszcze doświadczasz skutków, konsekwencji tych sytuacji, to jesteś w Jezusie wolny. Jesteś zanurzony w Nim, zanurzony w Chrystusie, kiedy podejmujesz taką decyzję. Wielu ludzi popełnia taki błąd i ja cię zapraszam do tego, żebyś ty tego błędu nie popełnił, że próbują najpierw się oczyścić, najpierw się udoskonalić, najpierw coś ze sobą zrobić, żeby przyjść do Boga. Nie. A Bóg mówi, nie, ty przyjdź do mnie i ja ciebie udoskonalę, i ja ciebie oczyszczę, i ja dam ci pełnię życia, kiedy otworzysz mi swoje serce. Więc otwórz Bogu swoje serce, pozwól Jezusowi działać w twoim sercu. Pozwól Jemu przemieniać twoje życie. I zobaczysz przemianę. Kiedy ją zobaczysz? Zobaczysz ją wtedy, kiedy tak jak apostołowie, jak pierwsi uczniowie, jak wszyscy uczniowie w dziejach Kościoła otwierali się na działanie Ducha Świętego. Ducha Świętego, który z mocą wstępował do głębi ludzkich serc i przemieniał życie. I smutek zamieniał w radość. I utrudzenia zamieniał w radość życia, w chęć do życia. Przemieniał to wszystko. To Duch Święty jest tym, który powoduje, że twoje życie nabiera kolorów, że twoje życie nabiera radości, że twoje życie nabiera mocy. Tego wszystkiego, co czytasz w Biblii, tej, która tutaj przede mną leży, to wszystko jest dzięki Duchowi Świętemu. Więc nie bój się go, bo my wierzymy jako chrześcijanie, jako katolicy, wierzymy w Trójcę Świętą, w Trójcę, nie w Dwójcę. Jest Bóg Ojciec, jest Jezus Chrystus i jest Duch Święty, który jest Bogiem przenikającym, wchodzącym, żyjącym w tobie. To jest Jezus, który mieszka w tobie dzisiaj, nie w historii 2000 lat temu, mieszka w tobie dzisiaj przez Ducha Świętego, wchodzi z mocą do ciebie, a ty jesteś wolny od twoich słabości. I to jest ta rzecz, która... Korzeń może teraz właśnie czerpać z Jego świętości, nie z twojej sprawiedliwości, nie z twoich uczynków, jego łaski, jak zanurzysz ten korzeń Czerpiesz z tej rzeki żywej wody. To jest taki piękny obraz, genialny absolutnie, w księdze Ezechiela, taki obraz proroka Ezechiela, który miał taką wizję, rzeki wypływającej spod ołtarza świątyni. To jest rzeka, która płynie i wszędzie, gdzie płynie, ta woda uzdrawia wszystko i daje życie. Na pustyni rosną drzewa, są ryby, jest pełnia życia. I to jest właśnie Duch Święty, którego Bóg daje tobie i on wypływa, ale już nie z zewnątrz. Z twojego serca wypływa. I wszędzie, gdzie popłynie, gdzie ty pójdziesz, to nie tylko, że ty masz tu pełnię życia, ale ty możesz stawać się życiem, tym, który daje życie innym. Nie ty, Duch, który jest w tobie. Nie? Kiedy dajesz innym namaszczone Duchem Słowo. Słowo Boże. Słowo Boże jest namaszczone, nasączone jak gąbka z Duchem Świętym. Więc kiedy ty wypowiadasz z mocą, z autorytetem Słowo Boże, ono dotyka ludzkich serc. Więc stajesz się tym nośnikiem nowego życia. Nie tylko, bo można się skupić na tym, że ja potrzebuję Jezusa, ja potrzebuję zbawienia, ja potrzebuję Ducha Świętego, ja potrzebuję ja. Kiedy wciąż ty jesteś w centrum tej całej historii.
Ale kiedy przyjmujesz ducha i zaczynasz służyć innym, to jest dopiero rewolucja. To jest dopiero głęboka przemiana. To jest dopiero moment, w którym świat się zmienia. Nie? Kiedy ty idziesz i zanosisz innym tego Ducha Świętego. Ale żeby to nie było tak, że emocje ci opadną i już tak wszystko, no była taka historia, no wiecie, no byłem na kursie Nowe Życie, albo byłem na kursie Filip, albo byłem tam gdzieś tam, no było fajnie, wiecie, pamiętam wtedy, przeżyłem takie doświadczenie, no ale dzisiaj już jest znowu bieda, nie? Bo to wszystko wystygło. Dlatego potrzebujesz ostatniego elementu w tej historii. Wspólnoty wierzących przyjaciół, wspólnoty wiary, w której będziesz wzrastać. Bo to, co dostajesz, to o czym teraz tutaj mówiłem, te pierwsze rzeczy, te pierwsze cudowne, wspaniałe, cudowne historie, rzeczy, te dary Boże, to jest początek, ty się dopiero urodziłeś. Żadna matka, która kocha dziecko, nie urodzi dziecka i nie wyrzuci na ulicę, radź sobie teraz samo, moje drogie dziecko, bo już się urodziłeś. Nie. Takie dziecko musi mieć dom, w którym jest karmione, w którym jest ktoś się o nie troszczy. Właśnie, i to dziecko nie umie chodzić, nie umie, wielu nic rzeczy nie umie, nie umie. Musi nic się wszystkiego uczyć, powolutku. Wszystko ono trwa tylko wie, etapami, wie, że jest latami. Głodne, ono jest tam, że jest głodne, albo że jest szczęśliwe. Nie? Więc ty potrzebujesz takiego domu, w którym się o ciebie zatroszczą. Takim domem jest kościół, ale w tym kościele bardzo konkretna wspólnota ludzi wierzących, którzy przeżyli takie doświadczenia jak twoje i którzy wiedzą, jak ci pomóc w tej drodze, kiedy przyjdą kryzysy, a przyjdą trudności, a przyjdą wątpliwości, a przyjdą pytania i ty potrzebujesz na te pytania znaleźć odpowiedź. Oczywiście możesz pójść do księgarni i wykupić cały nakład wszystkich książek, które tam są, ale ci życia nie starczy, żeby je wszystkie przeczytać, a nawet jak przeczytasz, to nie będziesz wiele mądrzejszy, niż byłeś na początku. Bo ktoś ci musi tę historię dobrze opowiedzieć, ktoś ci musi w tej twojej drodze duchowej prowadzić, potrzebujesz tej wspólnoty. Więc pamiętaj, że Bóg cię kocha, takiego jakim jesteś dzisiaj. Pamiętaj, że masz ten problem nierozwiązywalny, który jest grzech, to jest po prostu grzech, to nie masz problem psychologiczny, nie, masz problem grzechu, który popełniasz i stajesz się w ten sposób wrogiem Boga, tak? Bo się od Niego odwracasz przez grzech. Ale Bóg się od ciebie nie odwraca i posyła ci Jezusa, który jest twoim jedynym rozwiązaniem dla twojego życia. Bo jest Panem, jest Zbawicielem, twoim jedynym, jest twoim królem. I za jakiemu poddasz życie, świadomie Jemu uwierzysz, że naprawdę jest Zbawicielem, naprawdę jest Panem i jedynym Panem w twoim życiu. To wtedy jest początek nowego życia, a doświadczenie tego życia przychodzi przez Ducha Świętego. Jak przychodzi, zapraszasz go, przyjdź Duchu Święty, przyjdź do mnie. A robisz to wszystko potem albo od razu, od samego początku, we wspólnocie wierzących przyjaciół w Kościele. Amen. I to jest to. I to jest ta historia, którą można opowiadać cały czas w kółko i każdemu, bo to jest... No właśnie, to, ale bo zaczęliśmy od tego, że poszedłeś do znajomej, tak, do koleżanki. I to była właśnie... To mniej więcej tak wyglądała ta rozmowa. I kończ tą tak. historię właśnie. I ona to wszystko tak, przyjęła, po prostu bez żadnych dyskusji, warunków wstępnych i tak dalej. No ale potem było tak, no dobra, ja mam żonę, ona ma męża. Wiecie, no też trzeba mieć rozsądek, tak? No nie można tworzyć sytuacji dwuznacznych, nawet w najlepszych intencjach. Więc pomysł, który mi przyszedł wtedy do głowy, że okej, dobra, ja nie bardzo mogę do niej przychodzić, no to ja będę jej wysyłać filmiki na wideo. Więc pierwsze nagrania były po prostu do niej. I ja pamiętam wtedy taką jej radość właśnie z tego, że jakby nie została sama, nie? Że ta wiadomość jakby, to było takie odświeżanie cały czas tej wiadomości, którą dostawała. Ale ona zmarła. Przyszedł po kilku miesiącach, choroba ją pokonała, ona zmarła. I wiecie, to był szok dla ludzi w firmie. Bo to nie była taka po prostu jakaś dziewczyna, to taka, wiecie, taka kipiąca życiem, kipiąca energią, mnóstwo, wiecie, jakichś projektów, jakieś wyprawy na Kilimandżaro, jakieś biznesy, jakieś to tamto, taka naprawdę pełna różnych pomysłów na życie. No i nie ma jej, nie? I to nie, że wyjechała, że coś tam, nie. Nie żyje, nie? I to był moment, który ja nagrałem pierwszy publiczny filmik i byłem po prostu spocony, już nie chcę powiedzieć co jeszcze, ze stresu,
Bo to nie był taki film, wiecie, wrzucony na YouTube'a, a kto obejrzy, to obejrzy i tak dalej. Nie, ja go nagrywałem. Owszem, wrzuciłem go na YouTube'a, ale ja wiedziałem, że on jest dla ludzi w firmie. I ja następnego dnia pójdę do firmy, ja z tymi wszystkimi ludźmi się będę widział tak po prostu na twarz, nie? A ja im po prostu powiedziałem. Patrzeć, czy tobie nie odbiło, tak? Bo ty pewnie tam mówisz o Jezusie, o zbawieniu, no ja tam, o życiu wiecznym. Ja tam powiedziałem takie świadectwo właśnie o tej, ona miała na imię Kamila, o tej Kamili, o jej życiu, o tym, o jej nawróceniu, o jej wierze i o tym, gdzie ona dzisiaj jest, nie? O tym, co się, to było takie właśnie doświadczenie życia po życiu, chociaż tam nie jesteśmy, nie? Ale jesteśmy z tym z nią. I to tak ludzi dotknęło wtedy. I to takich ludzi, których ja bym się w życiu nie spodziewał, bo to takich ludzi naprawdę daleko, nie to, że tam na obrębie, gdzieś tam na granicy kościoła, daleko, daleko poza. I ja już wiedziałem wtedy, że to jest kierunek, nie? Że są ludzie, do których się nie dotrze w sposób konwencjonalny. Dzisiaj ludzie się na ulicy już nie zatrzymują, żeby pogadać, nie zatrzymują się na rynkach miast i tak dalej. Wszędzie biegną. Nie? Każdy z zegarkiem w ręku ma wyliczone minuty gdzieś tam albo do pracy, albo z pracy, albo na zakupy. Dopiero ten moment, w którym siadasz gdzieś tam, albo w autobusie, albo w domu, włączasz ten swój telefon i tam sobie coś tam scrollujesz, nie? Czy to będzie YouTube, czy to będzie Facebook. To jest ten moment, ludzie otwierają serce. Nie? Ja wiedziałem, że dzisiaj to są te ulice, to są te rynki, na których kiedyś apostołowie głosili Jezusa, nie? Że tam trzeba dotrzeć. Więc taki był początek tej historii. Potem już było nagrywanie, ja nagrywałem takie całe serie. Na pewno było wariactwo, bo ja wstawałem o takich szalonych, kompletnych godzinach, żeby się pomodlić, potem nagrać filmik, potem go złożyć, potem go wrzucić na to. Ale to były takie rzeczy, ja wiem, że to potem trafiało do ludzi, bo dostawałem takie też komunikaty zwrotne, nie? Że to tak działa. Że w ludziach to podtrzymuje nadzieję. Jednych dotyka i daje nadzieję, ale innych podtrzymuje. Jak taka latarnia morska, nie? Że jest taki stały punkt, że nie zwariowałem z tą moją wiarą, że nie ocalałem, że ktoś mi to potwierdza, nie? Że wybrałem dobrze w życiu. No, także to się już potem w taki sposób hulało. Także to, co dzisiaj oglądacie, no to już jest, tak powiem, po tych kilku latach. To jest tak, chciałbym opowiedzieć taką historię sukcesu, że wiecie, no zaczynałem od zera, nagrywałem moim starym telefonem komórkowym, no ale dzisiaj mam miliony followersów, którzy, no nie mam tych milionów followersów, ale myślę sobie o tym, że jeśli Bóg tak to prowadzi, no nie otworzył, nie wiem, tak jak ojca Szóstaka, nie dał mi takich popularności, to też może być pewien znak pewnej strategii Bożej. To znaczy, to jest tak, jeżeli jest jeden wielki, który zamiata cały rynek usług religijnych, tak sobie to nazwijmy, to bardzo łatwo kogoś takiego ustrzelić. To znaczy, jeżeli się albo on sam się potknie duchowo, się przewróci, albo odetną go przełożeni, albo odetną go na YouTubie i na Facebooku i nie ma. Nie ma człowieka, nie ma misji, nie? Widzę, jak mnóstwo w tej chwili ludzi robi takie rzeczy. Nie ma takich wielkich zasięgów, ale jest tych ludzi dużo. I jak wypada ktoś, to następni, nie ma trzęsienia ziemi, nie? Następni wciąż jakby coś robią. I ja myślę, że ten ruch będzie narastał. I trzeba się o to modlić, trzeba myślę, że w tą stronę iść. Ja ci powiem, też się podzielę, bo nam się na przykład wydawało, że po co wychodzić z modlitwą uzdrowienia przez internet, jak jest Marcin Zieliński, jest dotyk Boga, są zachodni, nasi katolicy też, fajni ewangelizatorzy, no, że nie ma takiego, co sobie na to miejsca, nie? I okazało się, że jak my zaczęliśmy nasz program z Jackiem robić Boża Moc, to się okazało, że docieramy do ludzi, do których oni w ogóle nie znają nazwiska Zieliński, nie znają nazwiska Michał Świderski, prawda? I tak.
tak jak ty docierasz do ludzi, którzy mnie nie znają, którzy nie znają. Tak. I prawda, Bóg się posługuje swoimi drogami, innymi niż nam się to wydaje. Dokładnie, to jest, ja też byłem pewien, że są tacy ludzie, takie nazwiska, no każdy już wie, o kogo chodzi, nie? Ale tak nie jest, to jest raz, a dwa, jest tak, że nawet jak znają człowieka, to wcale niekoniecznie podchodzi im sposób przekazu, nie? Ktoś, nie wiem, szanuje Szustaka, ale no, to nie jest jego klimat, nie? A co oglądasz, nie? Tam oglądasz i kurczę, serio, podoba ci się to, nie? No nie wiesz, jakie ludzie mają gusta, nie? I dobrze jest, żeby były właśnie bardzo różne potrawy, bardzo różne smaki, bardzo różne sposoby docierania, żeby każdy miał szansę gdzieś znaleźć tą swoją niszę, to swoje miejsce. To jest bardzo trudne w mediach społecznościowych nie ulec takiej pokusie, kurczę, no ja mam małe zasięgi, nie? No okej, okay. Nie patrz na zasięgi, ty patrz, że ty masz regularnie, nie wiem, 100, nie wiem, 50, a może 20, ale masz tych ludzi, którzy przychodzą tutaj, żeby posłuchać od ciebie wiadomości. Ważne, żebyś nie sprzedawał siebie, tylko żebyś naprawdę głosił dobrą nowinę w taki czy inny sposób, czy to będzie bezpośrednio przez Słowo Boże, czy przez właśnie świadectwa, które nagrywasz, czy przez jakieś, no nie wiem co jeszcze, no ale... czy przez modlitwę, nie? Bo ja w ogóle widzę, że te kanały, gdzie odbywa się taka właśnie żywa modlitwa wstawiennicza, o uzdrowienie, tam są naprawdę ogromne zasięgi. To znaczy, że ludzie naprawdę szukają tego dotyku Boga, nie? Szukają tego miejsca, w którym mogą Boga doświadczyć, nie? To ja też zauważyłem taką regułę właśnie, że nam się wydaje właśnie, że tak mówisz, że wszyscy wszystko wiedzą. Nie wszystko wiedzą. Dzisiaj ktoś ma potrzebę, dzisiaj ktoś padł w chorobę, dzisiaj ktoś gdzieś upada i przychodzi do niego siostra, brat, koleżanka, mówi, słuchaj, znam taki kanał, tu się modlą. I potem ci ludzie, nawet jeżeli nie dostają tego uzdrowienia natychmiast, to dostają tutaj uzdrowienie właśnie. To, które żeś się modlił teraz, które żeś nam mówił, poznają dobrą nowinę, że nie są sami, że jest miłość Boża, która jest większa niż wszystkie kłopoty nasze tego świata. Miłość po krzyż Chrystusa. To nie jest miłość taka jak cukierek, że jest nam miło, tylko miłość, która zeszła z tronu, nie, zdjął koronę Bóg, stał się człowiekiem, stał się poniżony, po prostu urodził się w stajence, w jaskini, uciekał gdzieś z matką, zwiewał przed całym światem, potem całe jego nauczanie to był szykanowany przez faryzeuszy, przez nauczycieli, on nie umie, przecież on nie czytał pism, jakim prawem, dlaczego mówi, jesteś namaszczony, już go tam na skałę, już go zrzućmy, nie? I tak, jak poczytamy Ewangelię, on był non-stop prześladowany, to nie jest tak, że jest tylko krzyż i koniec. To on, cała jego misja to jest jedno wielkie prześladowanie Jezusa, bo my prześladujemy Boga w naszym sercu, prawda? To jest też, musimy sobie zdać sprawę, nie? I to właśnie słyszą i poznają tego prawdziwego Boga, który nas kocha po krzyż, ale do zmartwychwstania, to się nie kończy jego miłość, nie? To jest piękne. To jest, wiesz, ja mogę powiedzieć tak, ja mam luksusową sytuację osobistą. Jestem od lat we wspólnocie w Koinonii Jan Chrzciciel, to jest moja ukochana wspólnota, to jest moje miejsce, mam wokół przyjaciół i jak się jest tak długo w takim wzrastaniu z Panem, to łatwo ulec takiemu złudzeniu, że wszyscy dookoła mniej więcej ogarniają, o co chodzi. Nie? Dla mnie pierwszym szokiem, który przeżyłem właśnie w takim zderzeniu ze światem, to był ten czas, kiedy przychodziły do nas pary, żeby się przygotować na nauki przedmałżeńskie. Nie? I mi się dopiero otworzyły oczy, co ludzie wiedzą. Nie? Po prostu nie mogłem uwierzyć. Nie? I to nie tam, że jakaś jedna dziwna para przyszła. Nie, nie, nie. To jest pewien standard. I zobaczyłem, Rany Boskie, Panie Jezu, Jaki ty mi dałeś przywilej. Dałeś mi taką wspólnotę, dałeś mi takie miejsce wzrastania, że ja to mam, a ludzie w ogóle nie mają pojęcia, że taka planeta istnieje, na której ja mieszkam. Nie? I to naprawdę mamy wielką robotę do wykonania. Nie? Bo to jest wielkie niebezpieczeństwo, że my, którzy jesteśmy od lat z Panem, od lat we wspólnotach, od lat coś tam najedzeni jesteśmy takie nakarmione, dobrze opatrzone owce, nie? To
Jest polskie przysłowie, które mówi, no, głodny, syty głodnego nie zrozumie, nie? I coś w tym jest. I trzeba się modlić, żeby Pan nam dawał naprawdę niepokój ewangelizacyjny, że jest tylu jeszcze ludzi głodnych, zabiedzonych na skraju, na granicy życia i śmierci, którzy wymagają tego, żeby dać im tej czystej strawy Jezusa Chrystusa, który daje. On sam daje nowe życie. Karmić tych ludzi dobrą nowiną o Jezusie, karmić tych ludzi dobrą nowiną ze Słowem Bożym, ale właśnie karmić ich dobrą nowiną, a nie katechezą, nie? Bo to jest, no, to jest w ogóle osobny temat, nie? To jest temat rzeka i tak dalej, ale mówię, to jest... No tak, że katechizujemy generalnie ludzi nienawróconych, prawda? I tutaj... mówimy ludziom, co mają robić, jak mają się zachowywać. Kościół się jawi w oczach takich ludzi jako Ministerstwo do Spraw Moralności, a nie szpital, a nie, w którym można uzyskać zdrowie, nie jak miejsce, w którym Jezus uzdrawia, daje coś daje, nie? Bo dla wielu to jest, Kościół to jest miejsce, które jeszcze dociąża, nie? Że mało, jakby mi było mało moich problemów, to jeszcze przychodzę do kościoła i jeszcze muszę to, muszę tamto, tego mi nie wolno, tamtego mi nie wolno. I po co mi to, nie? Bo nie mam z tego żadnej korzyści. I jeszcze kasę żądają, nie? I jeszcze kasę, nie? No. Jeszcze tą kasę. I jeszcze ten, i w końcu mi każą tu zasłużyć i wchodzimy w tą religijność, tak. Tą zasługiwania, tak, że tak, ja tu tak. Muszę to, muszę tamto, tak. Muszę wam to, bo inaczej, no. Ja cię tu tak, rozliczę. Dlatego, i mamy obraz Boga, który jeden. Stoi i rozlicza i czeka na twoje potknięcie, kiedy ty się wreszcie przewrócisz. A nie Boga, który ratuje. Dla każdego, kto przeżył to doświadczenie Jezusa i jest napełniony Duchem Świętym, ma to nowe życie w sobie, po prostu bezwarunkowe zupełnie. To jest w sposób absolutnie nakaz pański, tak? Masz nakaz pański. Idź i ewangelizuj, idź i głoś, idź z dobrą nowiną, nie? Idźcie do wszystkich narodów, idźcie do wszystkich ludzi i głoście im dobrą nowinę, bo nikt inny nie pójdzie, nie? Bo nie ma kto pójść. Nie? Jak ty nie pójdziesz, to kto pójdzie? Nie? Ja mogę powiedzieć tak, że ja jestem, Bóg mnie uwolnił, tak? Ja jestem wolny w Bogu w różnych sprawach, ale mam jeden lęk, nie? Mam jeden taki lęk, który noszę w sobie i nie chcę się go pozbyć. To jest taki Boży lęk, że... o którym Paweł też mówi, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, nie? Że no biada mi, gdybym nie wykonał tej pracy, do której Bóg mnie powołał tu na ziemi, nie? W wielu sprawach mam wolność, tak, której ja mogę decydować, czy będę prowadził działalność, czy się zatrudnię, czy to, czy tamto. Mogę decydować, bo jestem wolnym człowiekiem, nie? Ale w tej sprawie nie mam wolności, nie? Jeżeli przyjmuję Jezusa, przyjmuję Ducha Świętego, to ciąży na mnie obowiązek, ciąży na mnie powinność. Amen. Dzielenia się dobrą nowiną z innymi. Ale jaką dobrą nowiną? Nie? Nie dobrą nowiną o nakazach i przykazaniach, tylko dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał, żyje i chce przemienić twoje życie. Nakazy przyjdą w swoim czasie. W świątyni serca, prawda? Tak. Ty napełniony Duchem Świętym zapragniesz żyć życiem Jezusowym. Nie? To nie będzie dla ciebie narzucone z góry przez innych, jakiś sztuczny styl życia, który ci nie pasuje, ale ze strachu przed piekłem będziesz tak postępował, tylko będziesz z radością to robił, ponieważ masz Jezusa, doświadczyłeś tego i chcesz w ten sposób żyć. Nie? Bo chcesz żyć tak, żeby się podobać Bogu, żeby robić to, co Jemu miłe, jak mówi Słowo Boże, to żeby Amen. Jemu sprawić przyjemność. Chcesz się z czegoś wyrzec, żeby Jemu sprawić przyjemność. Chcesz zostawić jakiś grzech, żeby Jemu sprawić przyjemność, bo wiesz, że go zasmucasz, choćby myślą złą o swoim bracie czy siostrze. I już ci to przeszkadza, że zasmuciłeś Ducha Bożego, który w tobie mieszka. Tak, bo to jest tak, że jak popełniam grzech, ale taki prawdziwy grzech, nie takie tam nic, nie? Tylko, że popełniam grzech, to on nie budzi we mnie na przykład dzisiaj, on nie budzi we mnie strachu przed piekłem, nie? On budzi we mnie takie, czuję się jak świnia, nie? Jak świnia wobec Jezusa, nie? Że on mi dał, kurczę, wszystko, on mnie kocha, on mi się nie odwraca. Hello, no nie mogę tak, nie? No nie mogę tak. I może się nawrócić, ale właśnie taki długi czas było tak, że ja chodziłem z takim cykorem, że jak popełniam grzech, kurczę, jak mi przejedzie samochód, pójdę do piekła, nie? Więc to była jakaś taka motywacja do spowiedzi, ale dzisiaj to jest tak, że no, jeżeli coś zrobię takiego właśnie, popełnię grzech, no to mnie
Głupio stanąć na modlitwie, jak popatrzeć Jezusowi w oczy na tej modlitwie, nie? No, przepraszam, przepraszam, nie chcę więcej, nie chcę tego więcej zrobić. A wiesz co, za mną chodzi cały tydzień, wyszukałem tego fragmentu, który czytaliśmy w poniedziałek, w pierwszym czytaniu. I tam jest księgi Daniela. Często się mówi, właśnie nawet sam powiedziałeś, że w tym Starym Testamencie to Bóg jest taki surowy i okropny i rozlicza tych ludzi i tam kary na nich zsyła i tak dalej. Nie będziemy tego tłumaczyć, bo chyba nie od tego tu jesteśmy, ale chciałem ten fragment wam pokazać. Przeczytać jedno, dwa wersety tu ostatnie z tego fragmentu. To jest... tu namiaru widzę, że nie ma podany. Nie, jest. Daniel 9... od 4 wersetu do 10, ale ja przeczytam te dwa ostatnie. Bo to są wersety, słuchajcie, to wszystko, o czym mówiliśmy, spina się w tej decyzji. W tej decyzji, którą my musimy podjąć w sercu, w umyśle, w tym postanowieniu. I Panie, wstyd jest nam na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie, ale Pan Bóg nasz jest miłosierny i okazuje łaskawość. Mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi i proroków. I to jest właśnie taka modlitwa uniżenia, wstydu, od której, bo żeśmy weszli w ten wstyd, prawda, że nie możemy stanąć przed Bogiem. I to jest ten moment, kochani nasi widzowie, że jeżeli tobie jest wstyd właśnie, to klęknij przed Panem Bogiem, klęknij w sercu, bo tu nie chodzi o... Chociaż ta postawa też jest ważna, ale teraz może przed ekranem, może jedziesz autobusem, może słuchasz tego wieczorem w łóżku, może nie możesz. Klęknij w sercu teraz przed Panem Bogiem. I poproś Go o Jego łaskę, bo zobacz, już w Starym Testamencie słyszymy, że jest miłosierny i łaskawy. Jakbyś mógł poprowadzić taką modlitwę teraz, oddania życia, oddania tej naszej grzeszności naszemu Bogu, Przemku. Panie Jezu, nie mamy nic w sobie, co by było zakryte przed Tobą. Ty, Panie, widzisz nas bardziej niż my sami. Ty widzisz takie zakamarki naszych serc, o których nawet my nie mamy świadomości. Te wszystkie najgłębsze ciemności, które chowamy w sobie, które próbujemy maskować, które próbujemy ładnie nazywać, Ty to wszystko widzisz i widzisz takie, jakie jest. Ty widzisz nasze podłości, nasze słabości, nasze grzechy, do których wracamy, jak ta świnia umyta do błota, jak ten pies do swoich wymiocin. Wracamy do tych naszych grzechów, wracamy do tego wszystkiego. I Panie, w tej całej naszej biedzie i nędzy, w tym naszym upodleniu przez grzech, upodleniu przez przyzwyczajenie się do grzechu, stajemy przed Tobą, Panie. Stajemy, klękamy przed Tobą. Wiedząc, że nie mamy absolutnie nic na swoje usprawiedliwienie. Nie mamy nic, czym moglibyśmy wytłumaczyć nasze postępowanie. Stajemy z tym, Panie, z tą naszą biedą, z tą naszą beznadzieją. Stajemy przed Tobą tylko dlatego, że wierzymy w Twoje miłosierdzie. Wierzymy, Panie, że Ty, który sam wydałeś się za nas na śmierć, na krzyż, na mękę, po to, żeby przybić nasze grzechy do tego krzyża, po to, żeby w Twoich ranach żebyśmy mogli znaleźć uzdrowienie. Tylko dlatego, Panie, możemy dzisiaj przed Tobą stawać. Tylko przed Tobą dzisiaj możemy z ufnością klękać, wiedząc, że nas nie odtrącasz, nie odrzucasz, nie patrzysz na nas z wyższością, nie patrzysz na nas z obrzydzeniem, ale przyjmujesz nas takich właśnie w tych łachmanach, ubłoconych, obrzydzonych, takich, jacy jesteśmy, Panie. Jak tego syna, który majątek przechulał z nierządnicami, który majątek przechulał z głupoty i próżności i spychy. Ty wybiegasz naprzeciwko każdego z nas i nie stawiasz żadnych warunków wstępnych. Jezu Chryste, ulituj się nad nami grzesznikami. Jezu Chryste, ulituj się nad nami.
Ulituj się nad nami. My, Panie, składamy pod Twoim krzyżem wszystkie te biedy, wszystkie te grzechy, wszystkie te podłości, które się dopuściliśmy, każde złe słowo, które wypowiedzieliśmy na naszych bliźnich, każdą obmowę, każdą złą myśl, każde oszustwo, każde złodziejstwo, każdy nierząd, każde wyuzdanie. To wszystko, Panie, kładziemy pod tym krzyżem. Kładziemy, Panie, każdy jeden grzech. I wiemy, Panie, że Ty przyjmujesz nas takimi, jakimi jesteśmy. Jezu Chryste, ja dzisiaj staję przed Tobą i błagam Ciebie, przyjmij mnie. Ja ogłaszam dzisiaj po raz kolejny, że tylko Ty jesteś moim Panem i tylko Ty jesteś moim Zbawicielem i tylko w Tobie mam nowe życie. I tylko Ty, Panie, jesteś moją jedyną nadzieją. Tylko Ty, Panie, jesteś jedynym rozwiązaniem dla mojego życia. Nie mam innych panów, nie mam innych zbawicieli, nie mam żadnego sensownego pomysłu na życie. Ty jesteś moim jedynym pomysłem, moim jedynym sensem, Jezu. Dzisiaj to wszystko Tobie poddaję. Błagam Cię, Jezu. Każdego przyjmij. Każdego, kto dzisiaj wzywa Twojego imienia, Twojego miłosierdzia, Twojej litości, Twojej miłości. Dzisiaj, Panie, daj doświadczyć tego w sercu, jak bardzo kochasz każdą taką osobę, która dzisiaj się zdecyduje skruszyć swoje serce przed Tobą i stanąć z tą biedą, abyś Ty mógł uleczyć to potłuczone, zgniłe, zabrudzone serce, to zgniłe życie. Jezu Chryste, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Ufam Twojemu miłosierdziu. Ufam Twojej miłości, która się nie kończy. Ufam Twojemu miłosierdziu, które jest nade mną, które kazało Tobie za mnie umrzeć. Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość. Nie rozumiem jej, nie ogarnię jej, ale przyjmuję ją z ufnością, Jezu. Dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Pan jest niesamowity i wierzę, że odpowiada na tą modlitwę, Twoją modlitwę, Przemku, przez Ciebie wypowiedzianą, ale modlitwę, którą Wy przyjmowaliście do swoich serc, którą też wołaliście do Boga. Miałem taki obraz, wiecie, najpierw zobaczyłem ziemię, potem zobaczyłem wielki snop światła i z tego snopu światła on się zaczął rozdzielać i ten ogień z tego światła wpadał na ziemię i widziałem, tak jakby pokazane mi było, że na Polskę spada wielki snop światła, ale on się rozdzielał i za ocean, i gdzieś na Syberię, i gdzieś po prostu różne te strugi, i wiem, że wy tam jesteście w tych miejscach, i wiem, że wy dostajecie tą łaskę życia, wy dostajecie teraz łaskę nowego życia, koniec waszego starego życia, ogłaszamy teraz, ogłaszamy moc Bożą nad wami, ogłaszam pełne wypełnienie was Duchem Świętym, od stóp do głów w imieniu Jezusa, że się przemieniacie, że decydujecie się iść za takim Bogiem, Bogiem miłości, Bogiem chwały, Bogiem, który usprawiedliwia, oczyszcza, uzdrawia. Bądź uwielbiony, Jezu. A na dowód wszystkiego, aż mi się serce zagotowało, jak otworzyłem w ciemno Słowo Boże i dostałem 59 rozdział Księgi Izajasza. Od wersetu 10 przeczytam. Jak oddałeś swoje życie teraz Jezusowi, to słuchaj, co On Tobie mówi. Nie będzie Ci już potrzebne słońce, by oświecać dzień, ani nie przyda Ci się blask księżyca, bo Pan będzie Twoją wieczną światłością. Twój Bóg będzie Twą wspaniałością. Twoje słońce już nigdy nie zajdzie. I nie zniknie Twój księżyc, bo Pan będzie Twoją wieczną światłością i skończą się dni Twojej żałoby. Chwała Tobie, Panie. Bądź uwielbiony, że Ty nam dałeś swoje światło. Możesz podać dokładny namiar tego słowa? Tak, Izajasz 59, 10. 19, przepraszam, 19. 59, 19. Teraz uważajcie. Ja wiem, że nie widać moich rąk, ale to możecie mi na słowo wierzyć. Nie dotykałem Biblii. Uwaga. Amen. Ona była po prostu otwarta dokładnie w tym miejscu. Nie otwierałem jej w czasie modlitwy, nie? Po prostu ona była... A moja była zamknięta i otworzyłem. Mówię, czuję, że Duch chce dać słowo i otworzyłem. A ja miałem po prostu na tym miejscu otwartą Biblię przez całą naszą rozmowę.
Tak to, tak to mówią miłośnicy teorii spiskowych. Przypadek? Nie sądzę. Jest sąd. Trzecie imię Ducha Świętego, tak? Niektórzy mówią drugie, ja mówię trzecie, bo drugie to jest miłość. Dobrze. To co? Będziemy się powoli zbierać, żegnać. Jakbyś jeszcze parę zdań tak na koniec naszym widzom. Słuchajcie, jeżeli, dobra, znaczy nie byłem przygotowany na to, to teraz będzie spontan pewnie, ale z jednym chcę was zostawić. Jeżeli szukasz źródła nadziei, taki na co dzień, nie? Teraz Bóg daje co jakiś czas spektakularne uzdrowienia, spektakularne nawrócenia, cudowne rzeczy, ale jeżeli chcesz mieć na co dzień, każdego dnia, źródło przy sobie, źródło nadziei, nie? Źródło siły, takiej do życia, radości życia, to dwie rzeczy. Weź, pamiętaj o dwóch takich rzeczach. Po pierwsze, to jest Słowo Boże. Każdego dnia bierz do ręki Słowo Boże i czytaj, dlatego że kiedy czytasz Słowo Boże, ono napełnia cię nadzieją. Dlaczego? Dlatego że czytasz o historiach Biblii, o bohaterach, którzy z trudności, tak jak ty, z trudności Bóg przeprowadza ich do nowego życia, do nadziei. Czytasz proroctwa, które są proroctwami nadziei. Czytasz Ewangelię, czytasz o uzdrowieniach Jezusa, czytasz o dziejach apostołów i innych uczniów. I te historie, te słowa, nie tylko tak w ludzki sposób, ale w sposób duchowy, napełniają cię nadzieją, że w twoim życiu, nawet jeżeli dzisiaj jesteś w trudności, jesteś w ciemności, takiej życiowej, nie z powodu grzechu, tylko z powodu obiektywnych różnych, nie masz pracy, chorujesz, cokolwiek, nie? Czytasz i napełniasz się nadzieją, że Bóg się od ciebie nie odwrócił, że jest dla ciebie nadzieja, że wszystko jeszcze przed tobą, że Bóg cię w tej ciemności, w tych trudnościach, w których jesteś, prowadzi. I to jest jedna rzecz, a druga to jest modlitwa. Codzienna, osobista modlitwa, czyli rozmowa, żywa rozmowa, serce w serce z Jezusem. W tej modlitwie błagam cię o jedno. Nie daj się diabłu nigdy zmylić, że ponieważ popełniłeś grzech, to ty teraz już z Bogiem nie możesz rozmawiać, bo on się od ciebie odwrócił. Nie? Nigdy nie daj diabłu takich rzeczy sobie wmówić. Jeżeli popełniłeś grzech, to pierwszą rzeczą w tej modlitwie będzie przeproszenie za ten grzech. Skrusz swoje serce, ale przede wszystkim jakby zdecyduj się. Jezu, wyrzekam się tego, co zrobiłem. Nawet jeżeli nie czujesz w tym momencie jakiegoś jeszcze wielkiego żalu, to słowami swoimi, swoją decyzją powiedz: Jezu, przepraszam cię za to, co zrobiłem. Nie chcę tego więcej robić. To będzie twoja decyzja. To się nazywa nawrócenie. Tak? Oczywiście ważne, żeby potem iść za tym, nie? Za tą decyzją, ale to robisz w ten sposób. Nie? Dlatego, że kiedy popełniasz coś złego, to diabeł natychmiast przychodzi jako życie i ci mówi: sorry. Nie masz prawa się spotykać. Nie masz prawa. On zawsze wyciąga prawo. Mówi: nie masz prawa. I popalasz rozpacz. Więc zawsze, zawsze Bóg ma dla ciebie otwarte ramiona i zawsze jest gotowy z tobą rozmawiać. Nawet jeżeli się upodliłeś przez grzech. Przeproś go za to. Zdecyduj. Podejmij decyzję. Nie chcę tego więcej robić. I wiedz, że On zawsze ciebie przyjmuje. Nie? Więc te dwie rzeczy. Słowo Boże codziennie, modlitwa, takie spotkanie serce w serce z Bogiem codziennie. I zobaczysz, że twoje życie nie będzie popadać w rozpacz, w ciemność, w depresję. Będzie cię Pan prowadził. A nawet jeżeli chorujesz na depresję, nie? Nie rezygnuj ani ze słowa, ani z modlitwy. Nie? Bo jeżeli z tego zrezygnujesz, to czego się będziesz trzymać? Także zawsze, zawsze i koniecznie sobie znajdź, jeżeli nie masz jeszcze, wspólnotę, w której możesz wzrastać. Nie? Ja wiem, że to nie jest łatwe, że w wielu miejscach jeszcze takich wspólnot nie ma. Módl się, żeby Bóg uczynił taki cud. A jeżeli naprawdę nie ma,
obiektywnie nie ma nigdzie dookoła takich miejsc, to trzymaj się takich kanałów jak ten, gdzie możesz się karmić nadzieją, przynajmniej online, jeżeli nie masz na żywo ludzi wokół siebie. Nie? Amen. Amen. Także no, w ten sposób. Albo w kuchni zwycięstwa możesz się trzymać. Przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz, żeby nie wyszło, że protestantem jestem, nie? I regularnie korzystaj z sakramentów. To jest wielka oczywiście łaska. Codziennie się modlimy, a w niedzielę idziemy na Eucharystię. Dokładnie, którą Bóg ci dał. No co jeszcze może ci Bóg więcej dać niż siebie samego, żeby zjeść? Co jeszcze ci może więcej dać niż własną krew, żeby cię napoić? Nie? Kiedy ty Jego spożywasz, spożywasz życie wieczne. Dosłownie napełniasz się wiecznością przez ciało i krew Jezusa. Luksus, który absolutnie luksus, który mamy w sakramencie spowiedzi, kiedy idziesz, wypowiadasz swoje grzechy i słyszysz, idź, ja odpuszczam tobie grzechy, idź w pokoju. No to co jeszcze można więcej... I miej pewność, że Bóg wyrzuca to za galaktyki, za kosmos. Amen. I nigdy do tego nie wróci. Nigdy już cię o to nie oskarży, co wyznałeś. Dokładnie. Diabeł już nigdy o to nie oskarży, nie Bóg. Diabeł nie będzie miał żadnej mocy już nad tobą. Amen. Amen. A to dzięki jest też oczywiście. Ale poczekaj, wiesz co, bo musisz gonić? Nie, spokojnie. Bo wiesz co, odpowiedziałeś na to pytanie, chociaż ja ci go nie zadałem. Bo chodziło mi pytanie właśnie takie, miałem ci zadać, ale zapomniałem. Okay. Właśnie pytanie, ale to może też jeszcze to rozwiniesz, troszeczkę już zacząłeś na to odpowiadać. Możemy powiedzieć tak, nasze życie i Słowo Boże, że to są jakby dwie zupełnie inne bajki. Mm-hmm. Każdy jak zaczyna, prawda, czytać Słowo Boże, to widzi, że nic z tego nie rozumie, albo mało rozumie. Tak. Albo właśnie gdzieś ugrzęźnie, jak ty powiedziałeś, ty ugrzęznąłeś w tym Starym Testamencie i to zostawiłeś. Ja pamiętam, jak ja jako młody człowiek stwierdziłem, że tam są głupoty i absurdy i to w ogóle na pewno nie jest prawda. Bo jak to Adam i Ewa, a tu inni ludzie nagle, to jak to oni są i tak dalej, prawda? Wytłumaczyłem sobie 100 tam logicznych paradoksów i to wystarczyło. Oczywiście strony z takich pełno też, które różne paradoksy pokazują Słowa Bożego. Ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że jakbyś powiedział naszym widzom właśnie, z czego ta różnica wynika? Że Słowo Boże jest zupełnie o czym innym, niż jak my żyjemy na co dzień, że to jest jakby, jakby oczywiście się wydaje. Znaczy to jest... Bardziej myślę też o Nowym Testamencie, o Jezusie, o Jego życiu, tak, o tym, co On zrobił, o dziejach, nie? Że... To jest tak, że to, co jest dla ciebie pokarmem w Słowie Bożym, jest niejako zaszyte w tym Słowie. Bo oczywiście jest ta warstwa taka czysto literacka. Tam też znajdziesz dużo takich pożytecznych rzeczy, no nie tylko w Nowym, bo tu oczywiście jest mnóstwo akurat rzeczy, bo przede wszystkim jak czytasz Ewangelię, ona jest prostym językiem napisana, no, i nawet jak pewnych rzeczy, pewnych historii biblijnych nie rozumiesz, no to generalnie ogarniasz, tak? No i ja wiem, że jesteśmy już w takim pokoleniu, że dzieci wierzą w to, że mleko pochodzi z Tesco, nie? Że już nie ma tego nawet takiego elementarnego powiązania mleka z krową, nie? Że mało dzieci z miasta miało kiedykolwiek do czynienia z czymkolwiek w rolnictwie, jakimś żywym zwierzęciem takim rolniczym. Nie? Wiem, że to są takie rzeczy, ale mniej więcej ogarniamy na to, jakim poziomie czysto intelektualnym, co tam się dzieje. Problemy zaczynają się pojawiać na pewno w listach. Ja przez długi czas w ogóle nie byłem w stanie przebrnąć przez listy apostolskie, bo to była dla mnie totalna fikcja. Nie? To przez wiele lat tam sobie czekało na lepsze czasy, bo Paweł, jak już zbuduje zdanie na pół strony, ono jest tak gęste od treści, że nie rozumiałem tego. Nie? Ewangelie na pewno. Dzieje apostolskie to jest w ogóle historia, tak? To czytasz i tam jakby ciężko jest... I przeczytaj koniecznie, bo dużo ludzi nie czytało dziejów. W ogóle nie zna dziejów. Tak, więc jak czytasz dzieje, być może po raz pierwszy w życiu i się zdziwisz, nie? Co się działo w pierwotnym, w tym pierwszym kościele, nie? Tam takich duchowych rzeczy jest niewiele, tam są po prostu historie o tym, co się wydarzyło, więc warto to, trzeba to wiedzieć, bo to jest ten moment, w którym kiedy już nie ma Jezusa na ziemi,
ludzie zaczynają żyć jego nauką. I to jest taki przykład dla nas zawsze, nie? Pierwsza inspiracja, pierwszy przykład pierwszego kościoła, jak to wyglądało. Ale nawet w Starym Testamencie są te księgi takie mądrościowe, Księga Przysłów, Księga Syracha, moja ulubiona zresztą Księga Syracha. Dlatego ja się śmiałem, że ja bym nie mógł zostać protestantem, bo w kanonie protestanckim nie ma Księgi Syracha, to jest moja ulubiona, więc sorry, no nie mógłbym. Więc są takie rzeczy, gdzie znajdujesz taką ludzką, normalną mądrość, czy takie informacje po prostu, co się wydarzyło w Ewangeliach w czasach Jezusa, potem po Jezusie, kiedy już odszedł do nieba, w księgach mądrościowych. Taką życiową mądrość odnajdziesz również. Ale kiedy idziesz z Panem i powiedzmy tak, na początek te Ewangelie ci wystarczą, nie? Okay? Żeby się nie rzucać od razu do przepłynięcia kanału La Manche, jak ty się wczoraj nauczyłeś pływać, albo w ogóle nauczyłeś się utrzymywać na powierzchni wody, nie? To nie startuj w maratonach morskich, to nie jest dla ciebie jeszcze. Więc czytaj to, co rozumiesz, nie? Ale nawet więcej. My mamy taką praktykę we wspólnocie, w Koinonii Jan Chrzciciel, że mamy godzinę osobistej modlitwy dziennie i to jest modlitwa ze Słowem Bożym. Czyli każdy we wspólnocie ma w ciągu dnia, jeżeli jest wierny tej modlitwie, przeczyta 3 rozdziały Nowego Testamentu i 3 psalmy. Nie? To jest tak. I teraz tak, jak to czytasz, to może się zdarzyć, jesteś zmęczony, jesteś rozproszony, albo faktycznie nie rozumiesz tego, o czym jest to słowo, które czytasz, ale się napełniasz tym słowem. Okay? Ono jakby, więc czytaj, nawet jeżeli nie rozumiesz, najlepiej czytaj na głos, tak żeby słyszeć to słowo, bo jak mówi święty Paweł, wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże, więc Słowo głośno czytane, Słowo Boże, głośno czytane, które wchodzi do twojego ucha, przez ucho do głowy i do serca, daje ci wiarę, że ono pobudza twoją wiarę. I nie przejmuj się naprawdę tym, że dzisiaj tego słowa nie rozumiesz. Ono w tobie już jest i kiedy przyjdzie czas, ono w tobie zacznie działać. Nie? I przyjdzie objawienie, przyjdzie światło, przyjdzie jakaś katecheza, jakieś nauczanie i ono, ojej, zrozumiałem. Dzisiaj to słowo stało się dla mnie jasne. Cierpliwość, nie? Wierność. Z Marcinem Zielińskim rozmawialiśmy kilka dni temu właśnie na live o wytrwałości. To jest to, nie? Bądź wytrwały. Nie rezygnuj z czytania tylko dlatego, że czegoś nie rozumiesz. Zostaw. Jeżeli masz czas, to spróbuj zgłębić ten temat. Jeżeli możesz to zrobić, jeżeli nie masz źródeł i tak dalej, nie przejmuj się. Idź dalej. To słowo już jest w tobie. Przyjdzie czas, Pan ci je objawi, Pan da ci światło przez albo bezpośrednio z góry, albo przez kogoś. Ja nie mogę zliczyć takich sytuacji, w której coś czytam, nie rozumiem i potem na przykład, nie wiem, jestem na jakiejś konferencji albo na jakimś nauczaniu, albo słucham, nie wiem, arcybiskupa Rysia albo coś. O rany, nie? No znam to słowo, ale nie rozumiałem go w taki sposób, nie? I przychodzi takie, ale mówimy o słowie, które już we mnie jest. A w ogóle Ryś jest niesamowity, także polecamy katechezę. Gorąco, to w ciemno, słuchajcie, arcybiskupa Rysia trzeba, jak tylko możesz, oglądać, słuchać, bo to jest zdrowe źródło katolickiego nauczania, ale właśnie takiego żywego, karygmatycznego, duchowego, nie? To mówię, to w ten sposób do tego podchodź. To jest wyzwanie na całe twoje życie, pamiętaj. To nie jest tak, że ty w tym tygodniu masz opanować Biblię i już wszystko wiesz. Nie? My jesteśmy dzisiaj w kulturze takiej mentalności reklamy, nie? Na pstryk. Boli mnie głowa, wziąłem tabletkę, przestała boleć, nie? Byłem smutny, kupiłem sobie samochód, jestem radosny. I to się wszystko dzieje w ciągu kilkunastu sekund. Ze Słowem Bożym tak nie jest, nie? Tu wytrwałość jest kluczem, nie? Tu wierność jest kluczem, że każdego dnia się dzisiaj nie zrozumiałem, jutro nie zrozumiałem, pojutrze nie zrozumiałem, ale po tygodniu, po miesiącu, po roku przyszło do mnie zrozumienie. Ponieważ mówimy o Słowie Bożym, które jest Słowem Duchowym i mówi o rzeczywistości duchowej, to bez Ducha Świętego oczywiście tu nic nie zrobisz, tak? Znaczy nie zrozumiesz tego Słowa w sposób właściwy, jak nie masz Ducha Świętego. Więc dobrą praktyką jest też modlić się o Ducha Świętego przed czytaniem Słowa. Tylko pamiętaj też o tym, bo to żeby też nie wychodziło tak magicznie, że no ojej, nie pomodliłem się dzisiaj o Ducha Świętego przed czytaniem, to teraz nic z tego nie rozumiem, nie?
Chodzi o to, żebyś ty był cały czas napełniony Duchem Świętym. Nie? To nie masz być tylko przed czytaniem Biblii. Ty masz być cały czas, cały dzień masz być napełniony. Więc ty na swojej modlitwie osobistej rano, tej, którą zaczynasz dzień, proś o Ducha Świętego, żeby On był z tobą, był w tobie, napełniał cię na cały dzień. Ale dobrze jest przed samą lekturą Biblii jeszcze poprosić: Duchu Święty, przyjdź z twoim światłem, przyjdź Duchu Święty i wyjaśnij mi to słowo, wyjaśnij mi to pismo, które będę czytał teraz, abym rozumiał je w sposób właściwy i dotknij mojego serca. Ja mam takie doświadczenie, kiedy czytam Pismo Święte. Ktoś mi to kiedyś takim obrazem fajnym to tłumaczył. Jak jesteś w pomieszczeniu, w którym stoi gitara, albo stoi fortepian, albo... No gitara to jest dobry przykład, akurat, bo to jest częściej w domu niż fortepian czy pianino. I klaśniesz głośno, to gitara ci odpowie. Te struny zadźwięczą. Nie? Chociaż nie dotknąłeś ich, po prostu klasnąłeś i struny odpowiedziały. I tak samo jest ze Słowem Bożym. Czytasz Słowo Boże i nie wiesz, dlaczego akurat ten werset, ani inny, dotknął twojego serca, nie? To jest Duch Święty, który klasnął, a w twoim sercu, napełnionym Duchem, to Słowo odpowiedziało, nie? To takie słowo sobie zapisuj, zapamiętuj, zaznacz sobie jakoś. Ja mam, wiecie, moja Biblia jest pokreślona, jest porysowana, jest, zaznaczam sobie te słowa, którymi Bóg mnie dotyka. Ale znowu, to może się nie wydarzyć pierwszego dnia, to może się nie wydarzyć nawet w pierwszym miesiącu. Nie wiem, może się wydarzy, może masz taką łaskę, Bóg ci to od razu otwiera, masz czystego ducha, otwarty umysł i to przyjmujesz od razu. Ale być może jest tak standardowo, że potrzebujesz czasu, żeby uczyć się tego, jakim językiem Duch Święty do ciebie mówi, czy w jakim stylu, w jaki sposób. Kiedy jesteś z Nim w relacji dzień w dzień, to uczysz się słuchać Go i rozpoznajesz Jego głos. I nawet trudno potem wytłumaczyć komuś z zewnątrz, ale jak ty wiesz, że to jest Duch Święty? No kurczę, no wiem, no bo to... Bo on mówi moim językiem, tak? On mówi tak na tej mojej częstotliwości. Jak on klaszczy, to ja to słyszę, tak? No czuję, że to jest słowo do mnie. Nie potrafię ci tego wytłumaczyć, ale wiem to, nie? Bo to jest... Kiedyś ktoś to ładnie to określił, że to jest tak jakby litery ci się powiększają i widzisz zoomowany ten tekst. Tak, oczywiście to tak... Tak. W duchu to widzisz. Tak, ale to są takie, nie, to są bonusy dla tych, którzy są wierni, nie? Jak jesteś, nie tam, że czytasz raz w tygodniu, czy raz w miesiącu Biblię, tylko czytasz ją na co dzień, czytasz ją wiernie, ale nie jak właśnie jak Robinsona Crusoe, czy w pustyni puszczy, tylko po prostu otwierasz słowo i wiesz, że ty się spotykasz przez to słowo z żywym Bogiem i to naprawdę słowo do ciebie mówi, że to Bóg do ciebie przemawia przez to słowo. Pamiętaj tak, w całej tej Biblii nie ma nawet jednego słowa, które by nie było skierowane do ciebie. Rozumiesz? Ani jednego. Każde słowo w tej księdze jest skierowane do ciebie. Więc nie możesz, więc cokolwiek przeczytasz, wiesz, że to jest do ciebie. Może nie jest na dzisiaj, ale dzisiaj to przeczytałeś, a dotknęło cię za trzy dni. Nie? Może dzisiaj przeczytałeś, jutro otworzyłeś to samo słowo, pojutrze otworzyłeś to samo słowo. I kurczę, panie, co ty chcesz przez to słowo powiedzieć? Nie, nie rozumiem tego. Przychodzi jakaś sytuacja, jakaś okoliczność. Tak, to o to chodziło, nie? To słowo mówiło o tym, nie? Uczysz się takiego... Dla mnie to jest fascynująca przygoda, bo to się nie kończy, to się nie wyczerpuje, to się nie nudzi, nie? Kiedy wiesz, że Bóg do ciebie mówi przez słowo, nie? I to nie jest... I nie możesz się pomylić, bo to jest Słowo Boże, nie? Czytasz je, o Panie Jezu, nie? Amen. Trudno jest oczywiście przyjmować Boże napomnienia, nie? Bo nieraz ludzie się boją otwierać Biblię, bo tam są właśnie takie straszne proroctwa, nie? I tak. To wiedz, że to też są pewne obrazy, że nawet jak Bóg mówił w różnych strasznych obrazach nawet do Izraelitów, to one się nie wypełniły w takim sensie, że jakby nie, to chodzi o to, żeby ludźmi wstrząsnąć. Nie? Natomiast Bóg jest miłosierny. Jak tylko człowiek okazuje skruchę, to słowo przekleństwa się nie wypełnia. Nie? Bóg ci tylko mówi, jeżeli będziesz zatwardziały w twoim grzechu, ono cię doprowadzi do śmierci. I to takiej śmierci, która się nie kończy. Nie? Takiej śmierci na śmierć. Nie? Więc jesteś ostrzeżony. Nie? Ale natychmiast po tym, jak mówisz, o Jezu, nie chcę tego, nie chcę tego, nie, nie, nie.
Pan Jezu, wracam do ciebie. Tak, i dużo tych obrazów ze Starego Testamentu możemy przełożyć na świat duchowy, gdzie wrogowie to są demony, to są diabły, które chcą nas zniszczyć. I tak to interpretuj, prawda, co Bóg robi. Tak, dokładnie. A jeszcze ja się podzielę się w takim razie już na koniec naszego nagrania. Ostatnio, no ze 2 tygodnie temu miałem taką możliwość, bo ja lubię słuchać, ja jestem już bardziej słuchający niż czytający i słuchałem sobie Księgi Henocha. To jest księga uważana jako apokryf już we wszystkich kościołach, więc nie jest ściśle wpisana w Słowo Boże, ale bo interesował mnie w ogóle temat końca świata, tak? Tutaj czytam sobie i rozważam, słucham konferencji. Bardziej chciałem zobaczyć, co jest na ten temat poza Słowem Bożym i tu mi właśnie się pokazało, Księga Henocha, dobra. Poczytałem najpierw, co to jest, dobra, w miarę to bezpieczne, ale to posłucham sobie, co tam ten Henoch pisze nam. I no dosyć ciekawe te obrazy tam są i przesłuchałem to i minął, nie wiem, tydzień czy dwa i znowu myślę, Boże, czy to, co ja tam wysłuchałem, to w ogóle, czy coś to się odnosi do ciebie, czy to jest tylko taka bajka kogoś, nie? I wtedy otworzył mi się list świętego Judy, który o dziwo daje cytat z tej księgi Henocha. Czyli to, że ona jest poza Biblią, to nie znaczy, że nie inspirowali się nią pierwsi chrześcijanie. I Apokalipsa, te symbole też są właśnie w tej księdze, więc jak chcesz trochę więcej tych symboli poznać, to zobacz jeszcze, co mówi o nich Henoch. Dobra, nie będę zanudzał, bo to jest inny temat, ale no nie jest to może ciekawe, słowo tak. Boże, ale Bóg nawet, mówię, znowu odpowiedział na moje pytanie, tak? Czy to wartość ma jakąś, tak? Dobra, to dzięki bardzo jeszcze raz. Bardzo dziękuję, Robert, za zaproszenie, za to spotkanie. Wam dziękuję, którzy nas tutaj słuchaliście. No nie byliśmy, jak powiem, bardzo skrótowi w tym, także jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to wielki szacunek, tak? Pozdrawiamy was, dzięki. Pozdrawiamy was, słuchajcie, i ogłoszenia jeszcze, jak wytrwaliście do końca, to zapraszam na kurs Fundament. Kurs Fundament to 24 marca bodajże, trzeba się zgłosić. Najlepiej napisać na infomapka Boży Pokój.pl i tam już odeślą wam ludzie, co trzeba zrobić. To jest kurs internetowy, darmowy, właśnie tak, żeby poznać, co Bóg mówi do nas tak skrótowo w Słowie Bożym, poznać Jego serce, takie nazwijmy ABC chrześcijaństwa, ale też z mocą, też z wiarą w to, że Bóg nas uzdrawia, że daje nam te nowe życie i dużo, dużo łask się dzieje podczas tych kursów. Na pewno już słyszeliście, śledząc nasz kanał. A na dziś to wszystko. Jeżeli wam się podoba to, co robimy, to subskrybujcie, dajcie te łapki do góry, rozsyłajcie znajomym, przyjaciołom. Niech ta dobra nowina o wspaniałym Bogu się roznosi. Na dziś to wszystko. Pozdrawiamy was. Trzymajcie się.